Nowa Lemuria, Channeling Krajana z dnia 10 października 2020 roku. Przekazany podczas zebrania Gwiezdnych Lemurian. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Do tych, którzy właśnie włączyli się, aby słuchać tego channelingu i nie wiedzą, co stało się przed tym channelingiem, chcę, żebyście wiedzieli o tym, co rzeczywiście dzieje się tutaj. Mój partner siedzi po raz pierwszy przed tymi, którzy przyszli. Przyszli personalnie. Ilość uczestników jest 50, bo więcej nie pozwolono. Ale to nie jest ta najważniejsza wiadomość. Wiadomością jest to, że wszyscy, którzy przed nim siedzą w krzesłach, przyszli z pewnego powodu. Powrót, dla którego przyszli, może być różny. Dlatego, że przyszli z kilku krajów i z wielu rejonów tego państwa. Ale jest coś wewnątrz nich, co spowodowało to, że przyszli. Przyszli w tym czasie nowej normalności roku 2020 i to jest to ciśnienie, które spowodowało, że przyszli. To ich popychało do tego. Przyszli, aby uczestniczyć w nowej Lemurii. Ten powód, dla którego przyszli, reprezentuje obudzenie się nowej informacji. Nowej, podstawowej, rdzeniowej informacji. Ta informacja była podana, wydawałoby się, bardzo dawno temu, ale pamięć w Akaszy o tym nie jest liniowa, bo możecie zapytać, jakim cudem możemy pamiętać cokolwiek, co zdarzyło się tak dawno. Ale to jest liniowe ludzkie pytanie, dlatego że oczywiście nie możecie pamiętać o tym, co było bardzo dawno. Ale moi drodzy, Akasza tak nie pracuje. To było wczoraj dla niektórych z was, ale nie tylko. Odnośnie tych, którzy tu siedzą i którzy słuchają, zapytam, czy nie jesteście świadomi tego, że odbywa się wielka zmiana w tej chwili, która jest wewnątrz was oraz poza wami. Bo na przykład budzicie się o 3 nad ranem i natychmiast tworzy się u was w głowie pytanie, po co ja tu jestem? Po co ja tu przyszedłem? Bo to jest tak, jakbyś odczuł coś dziwnego, innego niż było to rok czy dwa temu. Są całe generacje lightworkerów, którzy oczekiwali na pewien typ zniesienia ziemi. Wydaje się, że to odczucie jest wszędzie. I nawet ci rozwinięci spirytualnie czekają na coś, na jakiś punkt zwrotny, kiedy mistrzowie powrócą, światła powróci i ludzie zaczną się wznosić. I ci uznający metafizykę nie są w tym osamotnieni, bo ciągle powraca pytanie, kiedy wreszcie będziemy mieli tą zniesioną ziemię? A teraz chcę powiedzieć, co to praktycznie znaczy. To, na co wszyscy oczekiwaliście, niezależnie od waszego systemu wierzeń. I wiecie również, że w każdym układzie wierzeń są pewne podstawowe wierzenia. Tak więc na co czekacie? I odpowiedź jest na teraz. Na teraz. Bo to, co się dzieje dla wielu ludzi, to jest znikanie ich starej świadomości. I zaczynają się zmieniać, dlatego że ich świadomość budzi się do czegoś innego. Budzi się do wyższych wymiarów, wyższego myślenia, wyższego współczucia, dobroci, do różnych sposobów, jak można robić różne rzeczy. I na to wszystko jeszcze macie wybory. Myślicie, że w tej chwili to wszystko jest zwariowane? Ale to, co sytuacja pokazuje, to jest tylko pokazuje dysfunkcję. Dysfunkcję w o wiele większym wymiarze, niż było to poprzednio. Bo jak głęboko musicie wglądać w rzeczy, żeby zobaczyć, że one są dysfunkcyjne. I to się dzieje nawet w waszym kongresie. Jak daleko tam mogą być poglądy ludzi? Jak daleko mogą się wyzywać?
ile razy muszą wyjść z sali, dlatego że ktoś inny ma inną opinię niż oni. Ale pamiętajcie, to nie jest to, co wasi przodkowie planowali dla tego państwa. To obudzenie, moi drodzy, ta nowa Lemuria zaczyna się teraz. Teraz, w czasie astronomicznego wyrównania. Wyjaśnię to później dokładnie. Zostało kilka lat, kiedy można będzie zrobić bardzo dużo rzeczy związanych z tą sytuacją, z przebudzeniem. Bo to, co się dzieje, nie zmienia ich systemu wierzeń, ale bardziej ugruntowuje ich system wierzeń. Bo jeżeli wierzysz w Boga, czy wierzysz, że On jest o wiele większy, niż się Go pokazuje? Ale będą tacy, którzy powiedzą, ja chcę, aby mój Bóg był taki, jakim mi Go przedstawiono. Aby był przedstawiony jako dysfunkcyjny i karzący. Ale to tylko dlatego, że to jest, czego ich nauczono, czego się sami nauczyli i z czym czują się komfortowo. Ale moi drodzy, nie ma tu osądu. Nigdy nie ma osądu. Jest tylko miłość i tylko miłość. Bo wszyscy, jak tu siedzicie, w pewnym momencie przejdziecie przez doświadczenie przejścia przez zasłonę na drugą stronę, do miejsca takiego, w którym będąc powiecie, nie chcę żadnego lekarza, który by mnie stąd wyrzucił z powrotem. To moje serce mówi, ja chcę być tutaj. I tutaj to nie jest na ziemi. I jest to wielowymiarowe miejsce, do którego rzeczywiście należycie. I wtedy w takim miejscu nawet politycy się zmienią. I wszyscy w takim miejscu ulegają zmianie. Ale zanim to nastąpi, to wszystkie te ciemne sprawy wychodzące z zakamarków, rzeczy, o których nikt nie chce rozmawiać, tajne poglądy, działania, cały system, który był ukryty przed wami, na przykład wybierając młode dziewczyny, aby zostawały seksualnymi niewolnicami, umieszczonymi w tajnych gospodarstwach, gdzie muszą rodzić dzieci. Czy możecie sobie wyobrazić coś bardziej nie do pomyślenia niż to? Ale to wszystko jest ukryte tuż pod waszym nosem, zakryte przed waszymi oczami. A działo się to od bardzo dawnego czasu. Ale w tej chwili jest na drodze wyjścia na zewnątrz i zobaczycie to. Ale niektórzy powiedzą wtedy, no i zobaczcie, co się na ziemi dzieje. Przecież to potworne. Ale moi drodzy, to wychodzi po to, aby zostało wyczyszczone. A jest bardzo dużo tego wyczyszczenia do zrobienia. Zanim będzie następowało bardziej szerokie obudzenie się. Są również tacy, którzy nawet do tego czasu, w tej chwili, czują, że w systemach wiary religijnej zadzwonią trąby i w ciągu jednego momentu wszystko się zmieni. Ale pamiętajcie, tego nigdy nie było na tej planecie, bo niekiedy wymagane są kolejne generacje, aby zaczęła zmieniać się świadomość. Ale teraz jesteśmy w tej nowej normalności, kiedy następuje przyspieszenie zmian i podejścia do różnych spraw. I są też tacy, którzy wewnątrz, patrząc na to, powiedzą, może się zmienię. Może nie powiedziano mi całej prawdy. Może są jakieś większe prawdy. A jaka by była ta większa prawda? To jest to prawdziwe odczucie tego, prawdziwe odczucie miłości Boga o tym, jak jesteście wielcy i wspaniali. I to jest to, co było nauczane w czasie Lemurii, jak również w kilku innych miejscach na ziemi. Ale Lemuria była tym specjalnym miejscem, dlatego że była izolowana. I tam nie były inne ludzkie populacje, które mogłyby się mieszać, przychodzić z wizytą lub interferować w jakikolwiek sposób. I tak było przez ładnych parę tysięcy lat. I to było tak, jak pole startowe
do powstawania Akaszy, bo Lemurianie z Lemurii nigdy nie inkarnowali się z powrotem na Lemurii. Można powiedzieć, że było to miejscem trenowania i uczenia się, jak być doskonałym, nauczyć się tej wielkiej prawdy, to co Bóg wprowadził do ludzi, a głównie do tych, którzy byli pierworodnymi pochodzącymi z matek gwiezdnych. A plan był taki, że nie doprowadzicie się tam do wzajemnego zniszczenia, tak jak to miało miejsce teraz. Zobaczcie na przekazy w waszych księgach. Około roku 2000 mieliście się wszyscy unicestwić. I to miało być wszystko tylko 12 lat przed tym wyrównaniem astronomicznym z grudnia 2012 roku. A wszystko również miało się odbyć w tym okresie 18 lat poprzedzających wyrównanie 2012 roku. Przepowiednie Majów mówiły również to samo. Jeżeli ludzkość nie unicestwi się do 2012 roku, to potem już tego nie zrobi. Zmieni się w dobrym kierunku. To był również koniec Majów kalendarza. Koniec ich 5000 kalendarza. Jak również koniec ery. Koniec wielkiego cyklu 26 tysięcy lat. I ci pierwotni tubylcy wiedzieli o tym i przewidzieli to, że jeżeli nie będzie unicestwienia, to wtedy zacznie powstawać nowa Lemuria. To nasze dzisiejsze spotkanie to nie jedyne. To jest początek spotkań dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co się dzieje. Jest o wiele, wiele więcej na ten temat. Czy jest rzeczą możliwą, że COVID również był w planie? Oczywiście, że tak. Już mówiliśmy o tym poprzednio. Bo co się zaczyna dziać, kiedy musisz rzucić wszystko i po prostu zacząć zastanawiać się nad swoim życiem? Tak się czasami dzieje, kiedy nie pozwalają wam wychodzić na zewnątrz. Lub w rodzinach, które nagle muszą mieszkać wszyscy razem, być ze sobą razem, co nie jest rzeczą typową. Bo nagle wszyscy muszą być razem. Co się wtedy dzieje z międzyludzkimi relacjami, które mogą wisieć na ostrzu noża lub nie? Bo nagle wszyscy jesteście zmuszeni do tego, aby być ze sobą razem. I co się dzieje dla całej ludzkości? Bo moi drodzy, nadszedł czas na refleksję. Na czas, który będziecie długo pamiętać. Pamiętać to, gdzie byliście w 2020, kiedy nie mogliście wychodzić na zewnątrz lub kiedy nowa Lemuria zaczęła się. Kryon, czy mógłbyś wyjaśnić coś bardziej dokładnie, co to jest i co to wszystko znaczy? Odpowiedź jest tak, chciałbym, ale pamiętajcie o tym, że cokolwiek się dzieje, ludzie zawsze mają zupełną swoją wolną wolę, mogą płynąć z prądem lub przeciwko. Bo ile czasu musi upłynąć, żeby ludność tego kraju, mówi o Ameryce, przebudziła się i zaczęła protestować przeciwko temu? To, moi drodzy, jest niewiadome. Reakcja na to wszystko i sprzeciwianie się prowadzi oczywiście do frustracji. Wystarczy popatrzeć na wasze dzieci, które chciałyby czegoś, a nie mogą tego dostać, aby móc się bawić, spotykać. I to wszystko prowadzi do frustracji. I wszyscy chcą tego, aby rzeczy się zmieniły. Wielu chce, aby to wróciło do poprzedniej normalności. I rzeczywiście, to wszystko zacznie się posuwać w kierunku cyklu rozwiązania, zamiast tego uśpionego cyklu, aby to wszystko mogło się zmienić. Macie teraz czas wyborów. Wracam do tego, bo to również jest katalizator. Bo niezależnie od tego, która partia wygra, będą ogromne zmiany. Tak więc chcę, żebyście wiedzieli coś, o czym będę jeszcze mówił później, kiedy będę poproszony o to, aby w przyszłych spotkaniach komentować na temat polityki.
I podkreślam, nie ma znaczenia, kto będzie siedział na wierzchu i komenderował, bo będą ogromne zmiany, wychodzące z rozmaitych, nieoczekiwanych miejsc, zmiany tego typu, o których kiedyś dawno mówiłem wam, kiedy mieliście wybrać nowego papieża. I bardzo wielu się pytało, dlaczego nowego papieża? Przecież ten papież obecny nie jest chory. Wobec tego, jak może się to zmienić? I widzicie, on w dalszym ciągu nie jest na tyle chory, aby móc niedługo umrzeć. Bo co się stało, to przyszła dzika karta. Dzika karta go zastąpiła, co było zmianą, której absolutnie nikt nie oczekiwał. Zupełnie znikąd. I tak może być z wystartowaniem nowej Lemurii, bo będą się działy inne rzeczy obok. Niekoniecznie w tej organizacji, z której on pochodzi. I te rzeczy będą wskazywały na wszystkie dysfunkcje i zaczną się zmieniać rzeczy, o których mówię, siedząc tutaj w tym krześle. Bo ten, kto będzie u steru, będzie wiedział, że musi zmienić te rzeczy, aby sytuacje zaczęły się rozwiązywać i rosnąć. I to jest właśnie opis tego, czym jest nowa Lemuria. Miejsce, w którym zaczynacie wiedzieć, kim rzeczywiście jesteście, jakie jest wasze miejsce na Ziemi, w tej galaktyce, w tym wszechświecie. I zaczniecie odczuwać wspaniałość tego, kim jesteście, tego, co jest wewnątrz was. I również odejście, dokładne odejście, po raz pierwszy od niefunkcjonującego systemu na całej Ziemi. Od pojęć takich, że nie jesteście godni miłości Boga. I to właśnie jest początek nowej Lemurii. To jest to, co się dzieje nawet w tym pokoju, kiedy wielu z was zaczyna rozumieć, że dzieją się rzeczy o wiele większe, niż się to wydaje. Bo myślicie, że przyszliście tylko na spotkanie? Nie, to jest coś o wiele więcej. Bo nagle zaczniecie mieć aha doświadczenia w trakcie tego, jak dalej pójdziecie w życie. I będą to również rzeczy, których was nie uczono. Mogą to być rewelacje dla was. Rewelacje, których nie zapomnicie. I wielu zagłębi się w sobie i pomyśli, ja przecież myślałem o tym. Wiedziałem, że tak ma być. Myślę, że to wszystko jest prawdziwe i potrzebne. Wydaje mi się, że wiedziałem o tym. I tu witam was do początku pamiętania tego, co było. Pamiętania Akaszy. Tego, co działo się na Lemurii. Czy wszyscy byliście na Lemurii? Niekoniecznie, ale ta podstawowa prawda należy do was. Jeżeli byłeś na Lemurii, to masz to w swojej Akaszy. Jeżeli nie byłeś na Lemurii lub nawet wcieliłeś się na tej planecie dużo później, jako nowy człowiek, to powiem wam coś, że to, do czego w tej chwili się budzicie, to jest ta sama podstawowa prawda, dlatego że ona jest częścią waszego wnętrza i jest gotowa, aby się objawić. Objawić dla ciebie, stara duszo. I rezultat zależał będzie od tego, na ile jesteście otwarci, na ile jesteście chętni do zmian i zaakceptowania nowych rzeczy. A to jest to, co jest w tej chwili potrzebne. Także bądźcie otwarci na to, że rzeczywistość, w której żyjecie, jest tylko bardzo małą częścią rzeczywistości. Bardzo małą częścią tej o wiele większej rzeczywistości, która jest bardziej jeszcze rzeczywista niż rzeczywistość tych czterech wymiarów, w których w tej chwili żyjecie. Ale jeśli powiecie, to jest moja rzeczywistość, ja nie chcę nic innego, nie daj mi nic innego, to mówię wam, ta inna rzeczywistość jest o wiele, wiele bardziej realna. Jeszcze raz, zapytajcie fizyków, ile jest wymiarów? Odpowiedź będzie, że ilość wymiarów zwiększa się co roku, dlatego że nowe odkrycia się dokonują na temat tego, jak rzeczy we wszechświecie działają. A ja również powiem wam, jak one działają. Wymiarowość jest nieskończona. Nie jest ograniczona jakąś liczbą. Dla was w dalszym ciągu są to te cztery wymiary. W dalszym ciągu żyjecie w rzeczywistości
biało-czarnej, pogrążonej w świecie kolorowym. I teraz wiedzcie, cudownością tej nowej Lemurii jest to, że zaczynacie się budzić do nowych kolorów i do tego, że jesteście na innej planecie, nowej planecie, która będzie przechodziła skoki wzwyż i w dół na początku, ale dla niektórych tendencja tych zmian będzie oczywista. Tendencja, która idzie w kierunku żadnej dysfunkcji, żadnych horrorów i innych strasznych rzeczy, które działy się na tej planecie poprzednio, w tej starej energii i działy się przez eony czasu. Także witajcie w nowej Lemurii. Wrócę tu znowu. I tak to jest. Tłumaczył dla Państwa Janusz Grabowski.